Może zaczniemy od leczenia, rehabilitacji i informacji o stanie naszego zawodnika, a prywatnie syna Marcina, Kacpra Piekarskiego. Bo wiecie, że dziękujemy w ogóle Wam jako mediom, jako instytucjom, które się bardzo przyczyniły do tej akcji, takiej naprawdę spontanicznej, która fajnie wyglądała i którą, nie ukrywam, bardzo pomogliście nam jako klubowi, jako Kacprowi, jako rodzicom w zbiórce pieniędzy i w pomocy w operacji i teraz obecnie rehabilitacji, przechodzenia chemioterapii. Może parę słów Marcin powie na temat tego, co się z synem dzieje. Tak, witam serdecznie. Dosłownie dwa zdania na temat jeszcze raz podziękowań wszystkim Państwu, Wam, przedstawicielom prasy, jak i wszystkim ludziom, którzy weszli do tej akcji, przyczynili się do tego, że zbieramy te pieniążki na leczenie i na rehabilitację mojego syna. Jest on oczywiście już 2 miesiące po operacji, wszystko przebiega bardzo dobrze, zaczyna rehabilitację, po prostu zaczyna chodzić, jest przed drugim kursem chemioterapii, lekarze twierdzą, że zrobili wszystko perfekcyjnie i za jakieś 2-3 tygodnie powinien przyjechać tutaj do Włocławka, jeżeli w dalszym ciągu ta rehabilitacja będzie przebiegała prawidłowo. Także no to na razie tyle. Kacper możemy się dobrze, kibicuje. Tak, bardzo przeżywał tą końcówkę sezonu naszego, szczególnie tutaj w tej trzeciej lidze, w tych barażach. No nie udało się awansować, ale mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie jeszcze lepiej. No i może jeszcze Marcin powiedz o koncercie, który jest planowany właśnie z okazji tego, że pomagaliście, jak i włocławiacy, włocławianie pomagali Kacprowi. Chcemy w ten sposób podziękować, a jednocześnie no, poprosić o jakieś tam jeszcze dalszą pomoc, no bo rehabilitacja, jak i Kacper teraz jutro będzie przechodził drugą chemię, tak? Tak, od jutra zaczyna drugą część chemioterapii 3-dniowej. No za chemioterapię trzeba będzie dopłacić. Wszystkie rachunki szpital wystawi po zakończeniu całkowitym leczenia. Po prostu potrzebne pieniądze. A z racji tego, że jest fajna możliwość zrobienia takiego koncertu, Marcin, powiedz coś bliżej o tym koncercie. Tak, 4 maja od godziny 15 na bulwarach będzie miał miejsce koncert Obudź w sobie Anioła 3, organizowany przez Akademię Koszykówki Młodzieżowej i Wolontariat Włocławski. To są ci ludzie, którzy pomagali nam od początku i mam nadzieję, że do końca doprowadzimy tą akcję. Fajny koncert, super zespoły, serdecznie zapraszam. My oczywiście do prasy, im bliżej będzie promocji tego koncertu, podamy wszelkie informacje. Na tym koncercie będzie również prowadzona zbiórka i licytacje tych najlepszych gadżetów koszykarskich, które przysyłali nam m.in. z Barcelony, czy ze Stanów Zjednoczonych od Marcina Gortata i od Maćka Lompego. Dzisiaj widziałem koszulkę Washington Wizards rozgrywającego Walla. Tak, zgadza się. Jest co licytować. LeBrona Jamesa mamy, gadżety, także fajne rzeczy dla fanów koszykówki, nie tylko włocławków. No i ten koncert też będzie traktowany przez nas i przez Kacpra jako podziękowanie takie oficjalne. No, zrobienie coś dla tych ludzi dobrej woli, którzy nam do tej pory pomagali. A Kacper wróci do tej pory? Miejmy nadzieję, że tak. No, czy byłby Kacper, czyli byłoby to fajne podsumowanie takiej tej całej akcji. Tak, serdecznie zapraszam na ten koncert.